tu po prostu, żeby pojeździć sobie z moim przyjacielem. Fajnie tu jest, czasem można się podskoczyć na tym. Bardzo fajnie tu jest, często można się wywrócić, ale ja bardziej często lubię sobie tam skakać, inne rzeczy tam robić. No, niczego w ogóle nie brakuje. Bardzo fajny ten skatepark, mega jest. Bardzo fajny jest ten skatepark do robienia trików, można dużo wyskakiwać. Fajny jest też flybox i rampy, dobrze, że wybudowali, bo bardzo fajny. Jesteśmy na skateparku przy ulicy Kąpielowej, nowe miejsce na mapie Krakowa, jak widać już tłumnie oblegane. Na tym nam zależało, aby to miejsce oddać dzieciakom jeszcze w tym sezonie, żeby jeszcze w trakcie Złotej Polskiej Jesieni mogli z tego miejsca korzystać. I jak widać pogoda dopisuje, jest zabawa. Jest to skatepark o dość dużej powierzchni, wielopoziomowy. Przy projektowaniu wykorzystaliśmy naturalne ukształtowanie terenu. Pojawiły się różnego rodzaju przeszkody, górki, zjazdy. Te elementy, które są niezbędne do tego, żeby z tego miejsca mogły korzystać dzieciaki i na hulajnogach, i na rowerach, i na deskorolkach. Także na tych wszystkich sprzętach, jak widać, tutaj odbywa się zabawa. Bardziej amatorska, bardziej profesjonalna, jak widać, wszyscy wyposażeni w kaski, świetnie sobie radzą. Natomiast to miejsce jeszcze zyska, bo w najbliższym czasie pojawią się tu ławki, także rodzice, którzy przychodzą tu z dziećmi, będą mogli sobie swobodnie usiąść, czekając na swoje pociechy. Pojawi się pitnik, który w upalne dni na pewno będzie dla zmęczonych sportowców dużym ułatwieniem, pojawią się stojaki na rowery. Docelowo planowane jest również oświetlenie tego miejsca. Także kolejna infrastruktura na mapie Krakowa, idealna dla dzieciaków, dla młodzieży. Chętnych zapraszamy, póki jest pogoda, można z tego miejsca jak najbardziej korzystać.